Raków Częstochowa, drużyna na ten moment z kompletem punktów, grała co prawda dwa spotkania, ale oba wygrała. Cześć, kanał 365 dni o piłce, zapraszam na pomeczowy podcast Raków Częstochowa Stal Mielec, mecz rozgrywany wczoraj o 17.30, natomiast spotkanie właśnie to, które będę starał się opowiedzieć, i mecz Lecha z Wisłą były rozgrywane jednocześnie, więc musiałem wybrać, a dzisiaj, dzień później, obejrzałem mecz z odtworzenia. Muszę wam powiedzieć, zaczynając od drużyny gości, czyli podopiecznie Adama Jeckiego, mam wrażenie, że rozegrali dotąd najlepsze swoje spotkanie, paradoksalnie, bo przegrali dotąd zwycięstwo oraz remis, ale pokazali się bardzo dobrze na tle świetnego rywala, kandydata do Mistrza Polski, który pokazał, że w tym meczu jest w stanie grać właściwie dwoma jedenastkami, bo wielu kluczowych piłkarzy odpoczywało po tym dwumeczu z Astaną, zabrakło między innymi Wdowiaka, który wszedł, także Kun jako zmiennik w tym spotkaniu, Lederman, wymuszona zmiana za Sapały, czy Wladan Kowacewicz, a w jego miejsce Kacper Terlowski, który, muszę wam szczerze powiedzieć, jeden z bohaterów w tym meczu, który uratował 3 punkty, bo pod koniec rzeczywiście Stal była dobra, Stal atakowała, Stal była bezczelna i gdyby podopieczni Adama Majewskiego grali tak odważnie i bezkompromisowo od początku, być może nawet udałoby się im zremisować czy wygrać. Początek meczu to jest dobry fragment Rakowa, drużyna, która zdominowała, która bardzo grała schematycznie, powielała pewne akcje, między innymi to jest gol na 1-0, czyli zagranie Tudora w pole karne, tam Sorescu strzela bramkę z bliskiej odległości, później wielokrotnie bardzo podobne akcje się powtarzały, czyli takie wrzutki odchodzące od bramki rywala i piłkarza Rakowa, którzy starali się zamykać akcje. Stal była groźna, głównie ze stałych fragmentów gry, no bo przecież po właśnie rzutach wolnych i odpowiednio rzucie rożnym zdobyła bramkę, ale później się otworzyła i potrafiła sobie wykreować akcję i dopuścić do groźnej sytuacji właśnie długimi podaniami po akcji kombinacyjnej. Raków to jest drużyna, którą znamy z tego typu akcji, oczywiście to wszystko się zgadzało. Podobała mi się gra dwójki napastników, czyli oczywiście Fabian Piasecki i Władysław Gutkowski. Piasecki ze swoim pierwszym premierowym trafieniem, zagranie, czy właściwie próba strzału Gutkowskisa, tam piłka ostatecznie wpadła pod nogi byłego piłkarza Śląska Wrocław i Stali Mielec, i właśnie Stali swojemu byłemu klubowi trafia bramkę, podwyższył wynik Iwi z rzutu karnego po ewidentnej ręce Gettingera, i pod koniec, kiedy tak naprawdę już się wydawało, że nic się nie wydarzy i Raków będzie te trzy punkty zostaną w Częstochowie, Stal przycisnęła, wrzuciła na wyższy bieg. Bardzo atrakcyjna końcówka, generalnie mecz również interesujący. Tak wygląda tabela po tym spotkaniu. Raków, tak jak wspomniałem, kompet odczek, natomiast tylko dwa spotkania, no bo jedno przełożone z racji gry w eliminacjach Ligi Konferencji, natomiast Stal też wysoko, bo pozycja 3-5. 4 punkty na koncie, wygrana, remis oraz porażka, ale tak mi się wydaje, że po tym spotkaniu mogą panować rzeczywiście takie pozytywne nastroje i na pewno wizerunek czy wrażenie Stal zostawiła po tym spotkaniu właśnie z Rakowem najlepsze. Kanał 365 dni o piłce, zachęcam do subskrypcji kanału, polajkowania materiału i do śledzenia innych moich materiałów. Jeszcze dzisiaj mecz Korony ze Śląskiem, a później zapraszam was na live'a, także bądźcie na bieżąco, śledźcie kanał. Pozdrawiam i do zobaczenia.